powiedzieć taką rzecz, rzucić wam taką myśl. Znacie historię świętego Piotra, człowieka, który w konsekwencji zostaje jednym z trzech głównych przywódców Kościoła Jerozolimskiego razem z Jakubem i z Janem. Jest taki moment w życiu Piotra. Piotr jest bardzo religijnym człowiekiem. Popopranym też poważnie. Popoprany człowiek. Mówi coś innego, robi coś innego. Mówi, że pójdzie za Jezusem, nie idzie za Nim. Ulega lękom, w ogóle wywala się ciągle. Potem, jak przychodzi dzień Pięćdziesiątnicy, wstępuje Duch Święty, to ten Piotr właśnie, on wychodzi pierwszy i głosi pierwszą Ewangelię. Chcę wam coś narysować, spróbujcie to zobaczyć. Bierze swój przełom. Człowiek bierze swój przełom. Bardzo duży przełom. Uważam, że pierwszy, największy przełom jego życia. Wiecie, już nie ma Jezusa z nim. Już nie ma kto go po wodzie za rękę prowadzić. To pierwszy potężny akt wiary tego Piotra. Potem, kiedy już ten Kościół powstaje w Jerozolimie, Piotr jako jeden z jego przywódców modli się i ma wizję, w której widzi wielkie płótno z różnymi gadami, płazami, zwierzętami, których nie można było jeść według Starego Przymierza. I słyszy głos: Piotrze, zabijaj i jedz. I zobacz następny, gdzie stoi dalej ten człowiek, dopiero co przyprowadził kilka tysięcy ludzi do Jezusa, ale staje w miejscu kolejnego swojego przełomu. No musi się znów przełamać. Znów. Okazuje się, że on, że gdzieś jest kolejna bariera. On mówi: Panie, przenigdy. No. Jaki jest stan jego? Panie, nie będę tego robił. Religia, bardzo silna religia, bardzo silna zależność w ogóle, nie? To też z poniżeniem związane silnie, bo się boi tego. Ale przełamuje się. Przełamuje się. Idzie do Korneliusza do domu. Znacie historię. Głosi Ewangelię. Głosi jak umie. Wstępuje Duch Święty. Są wypełnieni Duchem Świętym ludzie, którzy nie są Żydami. Rzymianie, różni ludzie. Bierze swój przełom. Mówi: kurczę, okej, czyli na pogan też jest wylany Duch Święty. On się przełamuje, już dochodzi do tego w ogóle takiego wniosku, że ten Mesjasz jest dla wszystkich, nie tylko dla Żydów. Cały czas wam to rysuję, pokazuję wam tego człowieka. On przechodzi swój jakby kolejny kawałek drogi. I potem jest Sobór Jerozolimski. I oni już są mocni. Oni już się ugruntowali tam. W tle zaczyna działać drugi potężny Boży człowiek, Paweł z Tarsu. Zakłada kościoły wśród pogan. W ogóle nie robi tego po żydowsku. W ogóle nie robi tego po żydowsku. Robi to w ogóle w sposób niestandardowy. A na Soborze Jerozolimskim grupie przewodzonej przez Piotra zapadają decyzje, że do tych zborów, które powstały, do tych kościołów, trzeba wysłać prawo, że nie mogą jeść tego, robić tamtego. Chcę wam coś pokazać. Chcę wam pokazać, jak demoniczne siły wracają do życia ludzi, jak się wdzierają z powrotem. Kolejne lata później
drogi Pawła Starsu i Piotra schodzą się w jednym z kościołów. I dopóki Piotr jest tam sam, wszystko jest dobrze. Paweł przyprowadził do Jezusa nie Żydów. Jedzą razem, piją, mają wspólnotę. Piotr jest z nimi. Ale kiedy tylko przychodzą jego współpracownicy, Jakub, Jan, ich uczniowie, Piotr natychmiast wycofuje się. Przestaje jeść z braćmi i siostrami, którzy nie są Żydami. Rozumiecie? Zobaczcie na historię tego człowieka, co się dzieje. Po takich doświadczeniach, po objawieniach, ciągle jest coś takiego w jego życiu, co pozwala wracać demonicznym siłom. Paweł jest bezwzględny. Mówi, jak możesz, Kefas. Od razu go pionuje. Dla Pawła to jest w ogóle żaden problem. Paweł nie ma tych rzeczy. Paweł jest rozprawiony z tymi rzeczami, a zaznaczam, że to był bardzo religijny człowiek, Paweł. Paweł był jeszcze bardziej religijny niż Piotr. Rozumiecie? Piotr był jak ministrant w kościele, a Paweł był jak arcybiskup w kościele. To wielka różnica. Tylko że Paweł jest rozprawiony z tym wszystkim. Rozumiecie, o co chodzi? On się z tym rozprawił. A Piotr, posłuchaj teraz bardzo ważnej rzeczy, liczył na kolejne ewentualne przełomy. Coś ci powiem. Liczenie na przełomy w życiu to nie jest chrześcijaństwo. Człowiek musi się rozprawić do końca z każdą przestrzenią w życiu, która może ściągnąć do niego stare demony. To trzeba do spodu. To trzeba nie tylko wyciąć, ale wykorzenić. Powiedziałeś, Artur, ciekawą rzecz, że doświadczałeś bólu. Ja już cię trochę znam i wiem, jaka jest twoja konstrukcja duchowa, więc ja cię rozumiem. Trzeba w swoim życiu zdecydować się na to, żeby zapłacić ostateczną cenę za wykorzenienie każdego miejsca, do którego potencjalnie mogą wrócić stare demony. Nie stać cię na to. Nie stać cię. Piotr się rozwijał w służbie. Piotr się rozwijał w służbie. I zobaczcie, do czego ciągle dochodził ten facet. Ja kocham go. Ja się z nim spotkam w niebie. Ja mu się ukłonię, bo to wielki Boży mąż. Ale też przysiądę przy nim. Rozumiesz? I powiem, Kefas, kurde, można było inaczej. Rozumiesz? Można było jak Paweł Starsu. Urwać chytrze łeb bez żadnych sentymentów. Wiedział, z czym ma problem. Wiedział. Bo potrafił podczas objawienia powiedzieć do Boga: Panie, nie, nie będę jadł. Bóg mówi do ciebie: jedz. A ty mówisz: Panie, nie. Co trzeba mieć w Pani? Że będziesz do Boga: nie będę jadł. Jak Bóg mówi do ciebie: jedz. Co trzeba mieć w głowie? Jaką zaporę? Jaki filtr? Przez jakie okulary trzeba patrzeć? Jak mówi do ciebie wielki Bóg: jedz! A ty powiesz: Panie, przenigdy! Bo to nieczyste. A Bóg było patologicznie mówi: co oczyściłem, nie miej za nieczyste. A przecież już Piotr zna Chrystusa, tak? Dlaczego o tym wam mówię? W tej wspólnocie ludzie bardzo szybko zaczynają
służyć, poświęcać swoje życie, większość z was już tak ma. Idziecie na maksa. Musicie zrozumieć, że diabła naprawdę nie interesuje nic innego, jak tylko to, czy jest dziura, przez którą może się ślizgnąć. I z diabłem nie można się bawić, jemu trzeba urwać łeb. Rozumiesz? Urwać mu łeb. Nie bawić się. Rozumiesz? Nie wolno. Jeszcze trochę popatrzę, jeszcze trochę podotykam, a potem pójdę po swój kolejny przełom. Jaki przełom? Jaki przełom? Ja nie chcę przełomu w swoim życiu. Rozumiesz? Wiesz, czego chcę? Chcę się uniżyć w tym momencie mojego życia, w którym jestem teraz, do stanu ostatecznego posłuszeństwa Bożej prawdzie. Bo ja nie mam czasu. Ja nie mam czasu. Ja nie mam czasu. Ja nie mogę sobie pozwolić, żeby jutrzejszy dzień zastał mnie w takim miejscu, które dzisiaj jest choćby odrobinę patologiczne. Nie stać mnie na to. Dlaczego mnie nie stać? Bo jutrzejszy dzień będzie miał swoje wyzwania. I ciebie też nie stać. Nie możesz sobie pozwolić, żeby religia do ciebie wracała, żeby wracały stare nawyki, żeby wracały stare demony, stare przyzwyczajenia, stare różne dziwactwa. Rozumiesz? Przyspieszone. Wszystko w przyspieszonym trybie. W przyspieszonym. Pamiętam, jak Aśka Kowalska przechodziła przyspieszony tryb uwalniania od duchów katolicyzmu. Ja tylko patrzyłem, czy ona nie będzie się zrywać, jak tam śpiewałem, niechaj będzie przeklęty przenajświętszy sakrament, teraz i zawsze, na wieki wieków, amen. A ona klęczała tam na kasprzaka i myślałem, że proszę ciebie, pogryzie tą wykładzinę. A ja się na nią patrzyłem, mówię, zwieje czy nie zwieje do tej Polski północnej. Patrzę, za tydzień jest z powrotem. Ja mówię, nie uciekła. Wiecie, o co chodzi. A kieruję? Ale co się stało? Przyspieszony system uwalniania. Proszę was, nie zostawiajcie takich rzeczy. Nie bądźcie jak Piotr. Naprawdę. Proszę was, nie bądźcie jak święty Piotr. Bo ja nie chcę być jak święty Piotr. Ja nie chcę przychodzić z przełomu na przełom, a potem wyruszyć na swoją kolejną misję, rozumiecie? I spotkać gościa, który jest jak Paweł, tak? I mieć problemy. W ogóle nie chcę spotkać na swojej drodze apostoła, tak? Który będzie mnie pionował gdzieś na misji. Rozumiesz? Chcę na tej misji być wypionowany już. Nie chcę tam korekt odbierać od jakiegoś Pawła, tak? Który mnie weźmie za głowę i powie, Artur, ogarnij kuwetę, co ty robisz? Nie chcę. I też nie chciej. To lepiej ty bądź tym Pawłem, który będzie łapał takich Piotrów. Rozumiesz? Powiedz, Boże, to ja bardziej Paweł chcę być. Tych Piotrów chcę łapać.